Siemaneczko, witam Was tutaj, Bublatowski z nowym filmikiem GTA 5. W dzisiejszym odcinku zobaczycie ostrzeżenie. Dostaliśmy informację od jednego z widzów. Nie możecie tego ominąć. Oprócz tego pokażę Wam, przypomnę, glitcha na pomijanie przygotowań w napadach z bazy. Mamy 2 razy kasę na napadach z bazy, warto to wiedzieć. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy od tego ostrzeżenia. Warning. Przypał. Patrzcie, mam pełną amunicję. Wykupione wszystkie. Zjadam peyote. Tu trochę to przyspieszymy. Wychodzę. Nieważne, czy wyjdziecie normalnie z animacji, czy wyjdziecie przez misję. I jak wchodzicie z powrotem na sesję, możecie sobie sprawdzić z powrotem amunicję. Zniknęła część amunicji. Randomowo znika amunicja z koła, jak wychodzicie z animacji tej peyoty. Jeszcze na misji, jak wychodziłem, miałem pełną amunicji, a później już brakowało. Dobra, przechodzimy teraz do drugiej części. Glitch na napady z bazy. Ojeja! Sprawa jest bardzo prosta. Wbijamy się na napad z bazy. Pamiętajcie, że musicie być zarejestrowani w Sekiro Serve. No i tutaj podświetlacie sobie przygotowanie. Te, które można wykupić. Skąd wiadomo, które można wykupić? No, jak macie zaznaczone przygotowanie, to macie opcję zapłać za przyspieszenie. Tak chyba tutaj jest napisane. Będziecie mogli wykupić po prostu przygotowanie. I teraz klikamy najpierw wykup, a później strzałka w prawo, żeby przejść na te przygotowania, które trzeba robić. Bo jedne można wykupić, drugie można robić. No i klikamy wykup. I w prawo, wykup i w prawo, wykup i w prawo. No jak wskoczy Wam opcja, żeby wykupić, no i wykupicie to przygotowanie, a nie będzie żadne wykupione, to znaczy, że się udało. No i tak kolejne i kolejne i kolejne. Na tym ostatnim zwróćcie uwagę, że musicie mieć ten środkowy, ten drugi, to drugie przygotowanie do wykupienia i przeskakujecie. Z lewego na prawy, ale najpierw trzeba kupić wyposażenie. Przygotowanie. Zapłać za przygotowanie. Czyli klikamy zapłać za przygotowanie, strzałka w prawo. Jak wykupicie wszystkie i się uda, wychodzicie z bazy. Skąd wiecie, że się udało? Bo będzie napisane, że pokój planowania napadów jest zamknięty. Trzeba chwilę poczekać. Czekamy, aż zadzwoni Lester. No i będzie można później wchodzić do bazy z powrotem. A ja w międzyczasie oczywiście zapraszam do kliknięcia łapy w górę, do zostawienia subskrypcji, no i oczywiście taktyczny komentarz dla rozwoju. Także na razie jeszcze nie można wejść do bazy, jak widzicie. Czekamy na telefon od Lestera. Będziemy mogli wejść do bazy. I tam trzeba będzie zrobić jeszcze jeden krok. Nie wiem, czy to jest jakaś nowa metoda, czy to jest stara metoda. Tak się to robiło. Mi się wydawało, że to się robi trochę inaczej. No ale teraz już wiadomo, że to robi się to tak, jak to się to teraz robi. Zadzwonił Lester, wchodzimy do środka. W środku już został tylko jeden krok. Wchodzimy w menu interakcji. Zarządzanie bazą. I mamy ekran planowania napadu, wyłącz. Jak już go wyłączymy, włączamy go z powrotem. I proszę bardzo, ram, pam, pam. Mamy napad. Można wbijać, robić napad. Jedynym minusem jest, no, że trzeba płacić za te wykupywanie przygotowań, ale tutaj myślę, że to będzie ze 2 banieczki lekko zarobku.
Także jeżeli się podobało, zostaw łapę, a już o tym mówiłem, dobra, także skipniemy to. Aha, jeszcze za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda, jak się nie uda i co wtedy trzeba zrobić, jak się nie uda, żeby się zdało znowu. Już dzwonimy do prokuratury! Prokuratury! Dobra, jak się nie uda, to wykupicie to, ale będzie, że ukończone. No jak będzie także ukończone, no to trzeba wyjść z tego ekranu planowania napadów, zadzwonić do Lestera, anulować napad na koniec świata. No i możecie wbijać z powrotem tej kasy, akurat przy tej anulowaniu nie tracicie, bo kasa wraca. Możecie lecieć robić dalej. Dobra, zwijam się, elo.